Zapisz dwumian, który będzie wyrażał różnicę między polem prostokąta o długości p i szerokości 2r, a polem koła o średnicy 4r. Mamy też podane, że p jest większe od 7r. Pomyślmy najpierw o polu prostokąta o długości p i szerokości 2r, więc to jest nasz prostokąt. Ma on długość p i szerokość 2r. Jakie jest jego pole? To będzie długość razy szerokość. Pole tutaj, pole będzie p, albo raczej powinienem powiedzieć 2rp. To jest długość razy szerokość. Zatem pole prostokąta równa się 2rp. Teraz musimy poznać różnicę między tym polem a polem koła, a polem koła o średnicy 4r. A więc jakie będzie pole tego koła? Narysuję tutaj nasze koło. Nasze koło wygląda w ten sposób, a to jest średnica. Jego średnica wynosi 4r. Jak obliczymy pole koła? Pole, pole koła równa się pi r kwadrat, gdzie r to promień. Podali nam średnicę, a wiemy, że promień to połowa średnicy, a więc promień będzie połową tej odległości, czyli po prostu 2r. Zatem pole naszego koła równa się pi razy 2r i całość podnosimy do kwadratu. To jest promień, to tutaj. Więc cały promień podnosimy do kwadratu. Więc to będzie się równało pi razy 4 razy r kwadrat. Po prostu podnoszę każdy z tych czynników do kwadratu. Albo gdybyśmy mieli zmienić kolejność pole koła. Pole koła jest równe 4pi r kwadrat. A teraz chcemy znaleźć różnicę. Aby znaleźć różnicę, dobrze, że nie mamy tutaj liczb ujemnych. Musimy najpierw określić, które pole jest większe. Tutaj podali nam, że P jest większe, że P jest większe od 7R. Zastanówmy się nad tym. Jeśli P jest większe od 7R, wtedy 2 zapisze to w ten sposób. Wiemy, że P jest większe od 7R, więc pomnożmy obie strony tej nierówności przez 2R. 2r jest liczbą dodatnią, operujemy tutaj na wartościach dodatnich. Więc jeśli pomnożymy obie strony tej nierówności przez 2r, to kierunek nierówności nie zmieni się. Więc pomnożmy to przez 2r, a później pomnożmy to przez 2r. Teraz nasza nierówność wygląda tak: 2rp jest większe od 14. Jest większe od 14. Przepraszam, nie Pi 14r kwadrat. Ale właściwie dlaczego w ogóle pomnożyłem to przez 2r? Dlatego, że w ten sposób to staje się takie samo jak pole prostokąta. Więc to jest pole prostokąta, pole prostokąta. A co to jest 14r kwadrat? Cóż, 4 razy pi, 4 razy pi da nam coś mniejszego niż 14. To jest mniej niż 14. To jest 4pi, 4pi to mniej niż 14, 14 to 4 razy 3 i 2, hmm, to nam da, nie, 14 to mniej. Może ujmę to tak, 4 razy 3 i pół równa się 14, zgadza się? Więc 4 razy pi, co wynosi mniej więcej 3 i pół, będzie mniejsze niż 14. Wiemy więc, że to tutaj jest większe niż ta wielkość tutaj. Jest większe niż 4πr2. Zatem wiemy, że pole. że ten prostokąt ma większe pole niż to koło. Możemy więc odjąć pole koła od pola prostokąta, aby poznać różnicę. A więc różnicą będzie pole prostokąta, które już znamy 2rp, 2rp i odejmiemy od tego pole koła. Pole koła wynosi 4pi. 4 pi r 2 Mam nadzieję, że to jest jasne. Jest jedna rzecz, którą chcę wyjaśnić. Podałem równanie. Podałem zależność na pole koła. Pole koła jako pi r2, a później powiedzieliśmy, że promień wynosi w tym wypadku 2r, więc 2r zastąpiłem r. Mam nadzieję, że się nie pogubiliście. To r to powszechnie używany symbol służący do określenia każdego promienia. Ale później nam powiedziano, że rzeczywisty promień to dwa razy jakaś litera R, więc podstawiłem to do wzoru. Mam nadzieję, że było to dla Was pomocne.